i nurt jeszcze nie. Tu 16. 16 mieszkań. Mogę ci dobry? Witam. Pan ma mniejsze. To jest na drogę. Ja mniejsze. Przywitać serdecznie Państwa przybyłych na nasz utęskniony przeze mnie właściwie moment, kiedy będę mógł przekazywać generalnemu wykonawcy ten obiekt do modernizacji. To jest obiekt po byłej szkole. Witam pana przewodniczącego rady, pana burmistrza, panią burmistrz, członków zarządu, przedstawicieli telewizji, generalnego wykonawcę. Witam również pana inżyniera Adama Czubę, moich współpracowników, również przedstawicieli zakładu budżetowego, którzy będą nam w tym momencie towarzyszyć podczas przekazywania tego obiektu. Czemu się cieszę? No bo proszę Państwa, jest to, no tak jak mówię, skończyliśmy obiekt w zeszłym roku, dokładnie 10 grudnia przy ulicy Obrzei. No chcieliśmy jak najszybciej zacząć kolejny. No trochę nam długo z tym zeszło. Tu z tego miejsca cały czas będę powtarzał, że proszę zacnych rajców kamiennogórskich, żeby szybko swoje pomyślunki jakoś i skrupulatnie to jakoś no zbierali w kubkę i bardzo szybko decydowali o tym, żeby coś, co może przejść do TBS-u, przechodziło w miarę na początku roku. Teraz będzie nam bardzo ciężko ten budynek dotrzymać tego terminu, o którym ja na sesji Rady powiedziałem, że do Bożego Narodzenia postaramy się oddać ten obiekt. Pięciolecie TBS-u jest, jak wiadomo, 21 grudnia. To jest tuż przed świętami. Pasowałoby to nie na koniec roku zostawiać, co nieco wcześniej robić. Z generalnym wykonawcą teraz rozmawiamy dzisiaj od samego rana, jak należy prowadzić te prace, żeby je mimo wszystko oddać do końca roku. Chcielibyśmy, bo przed nami, proszę Państwa, jest drugi etap tego budynku, który będzie miał około 14 mieszkań. Cały obiekt by miał, tak jak wstępnie mamy policzone, 30 mieszkań. Jak na tym skromnym terenie uważam, że no jest to dosyć spora ilość mieszkań. Mam nadzieję, że ulica Kościuszki potrzebuje takiego zastrzyku, takiego momentu, od którego to zacznie się również modernizacja tej ulicy, obojętnie w którą stronę, czy bliżej Wojska Polskiego, czy bliżej w stronę Krzeszowa. Byle coś zacząć, byle coś robić. Mam nadzieję, że kolejne obiekty, to co prosiłem pana burmistrza, zarząd, radnych, pan przewodniczący, mam nadzieję, będzie mnie również popierał. Plac Grunwaldzki przed nami, zróbmy go w tym roku, a jak nie, to w początkach przyszłego roku, tak, abym go mógł rozpocząć chociaż w 2002 roku, żebyśmy mogli pokazać, że wokół ratusza są również ładne obiekty. I to co powiem, sprostowanie tej krzyżówki przed ratuszem, przeniesienie przez TBS na drugą stronę miejsc parkingowych. Będzie to naprawdę ładnie, będzie się to mogło podobać. Jeszcze raz, życzę sobie, żebyśmy, panie generalny wykonawco, dotrzymali, no, termin mamy, tak jak w umowie, będzie to na pewno marzec, ale chciałbym, żebyśmy naszego ustnego terminu dali radę dotrzymać, że będzie to koniec roku. Na pięciolecie. Strasznie się cieszę, że pan inżynier Czuba tak twierdzi, że na pięciolecie będziemy mieli. No przy pomocy, panie burmistrzu, pana, mam nadzieję, pana przewodniczącego i radnych sprzyjających TBS-owi, no damy radę jeszcze coś pozyskać, damy radę czymś się chwalić. I chwalmy się w środku miasta. Telewizja kamiennogórska, to jak widzicie państwo, pokaże to. I z tej dobrej strony, i z tej złej ta kamera jest, każda jedna taka, za bardzo taka, nie powiem, że wścibska, ale taka dokładna, ona wszystko pokazuje, to co ładne i to co brzydkie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pan burmistrz, mam nadzieję, zabierze głos jeszcze. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja przede wszystkim gratuluję operatywności panu prezesowi. Wczoraj miał miejsce historyczny moment. Właśnie u notariusza podpisaliśmy akt notarialny na przekazanie tego obiektu, przed którym teraz stoimy, już do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Trwało to trochę dużo, ale jestem przekonany, że na pewno TBS, z uwagi na to, że jest jubileusz, była tutaj konferencja dolnośląska, na pewno w określonym czasie przy tym wykonawcy odda ten obiekt. Obiekt pełnił różną funkcję, jest niewątpliwie bardzo ładnym i to, co robi TBS bardzo dobrze, to poprawia estetykę poszczególnych części miasta. Chciałoby się, żeby to miasto właśnie tak wyglądało, jak robi
to TBS i w takim tempie, jak robi to TBS. Serdecznie dziękuję panu prezesowi, życzę szybkiego tempa, żebyście państwo oddali ten obiekt w tym takim historycznym dla was momencie, bo dziękuję, to jest bardzo. Piąta rocznica, wprawdzie jest to dopiero 5 lat, życzę długiego wieku i wielu obiektów. Dziękuję ślicznie, panie burmistrzu. Jeszcze bym przeszedł do pana przewodniczącego Rady Miasta, bo od pana przewodniczącego również, jak szybko na komisję mi postawi, jak szybko pójdzie, tak będziemy realizować kolejne inwestycje. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja przede wszystkim również przyłączam się do tych gratulacji, że pan prezes tak ładnie na terenie Kamiennej Góry tworzy budynki mieszkalne, ponieważ ten problem budownictwa mieszkaniowego jest, myślę, że bliski wszystkim samorządom terytorialnym, ale jest jednocześnie wielkim problemem. W Kamiennej Górze szczególnie jest to ogromny problem, ze względu na to, że no, nie dysponujemy środkami w tej chwili, ponieważ ten rozmiar inwestycji, które został w Kamiennej Górze rozpoczęty, basen, oczyszczalnia ścieków i tak dalej, no, zdecydowanie bardzo mocno obciąża budżet i jest to kłopotliwe dzięki temu, że pan prezes tak intensywnie zabiega o środki zewnętrzne, udaje się jednak realizować to budownictwo. Mamy nadzieję, że będzie to budownictwo oczywiście się rozdostało w Kamiennej Górze. Pan prezes tutaj mówi, że no, ode mnie to zależy, czy będą te dalsze tereny. Ja myślę, że zależy to zarówno od wszystkich radnych, jak i od pewnych decyzji zarządu, od pewnych możliwości miasta. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda się przekazać w perspektywie nowe tereny pod to budownictwo, no i że w Kamiennej Górze coraz więcej będzie i mieszkań, i ładnych terenów, takich jak mamy, prawda, powoli przy ulicy Broniewskiego, tak jak mamy już zbudowane dwa obiekty mieszkalne. Także ja też tutaj mówię, no, ze swojej strony będę na pewno starał się w granicach możliwości przyczynić do tego, żeby pomóc TBS-owi. Mam nadzieję, że również samorząd w perspektywie będzie dysponował takimi środkami jak pan prezes, że będzie mógł również budować te takie lokale typowo socjalne, w których będą mieszkańcy znajdowali ci, których na to po prostu no, nie stać, również możliwości zamieszkania. Dziękuję My bardzo. Wiemy, że jest to problem, także jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ja zaczynam od pana przewodniczącego, ale do każdego z radnych też będę starał się kolejno dotrzeć i prosić po prostu o zrozumienie. Jeszcze bym chciał na sekundkę z panem generalnym wykonawcą, który powiedział, że no, postara się zrobić. Nie wymuszam, jeszcze raz mówię, proszę państwa, u nas są zimy, jak wiecie, takie różne, jak i nasze społeczeństwo kamiennogórskie. Jest rok, że jest bardzo dobry, w mieście się bardzo dobrze dzieje, tak samo i pogoda jest. Jak nam dopisze, jak to pan generalny wykonawca widzi? Znaczy, ja jak powiedziałem, że na pięciolecie istnienia TBS-u ten budynek, te 16 mieszkań zrobimy na pewno. No ubolewam na tym, że nie można to zaczynać. Zawsze się tak składa, że zamiast na początek roku, gdzie sezon budowlany, na tego, to rozpoczynamy w połowie lub na koniec, prawda? No ale ten obiekt myślę, że jest technologicznie możliwy do wykonania na, powiedzmy, koniec roku. Czyli na pewno na święta Bożego Narodzenia ludzie będą mieszkać. Dziękuję ślicznie. Teraz państwu pokażę. Jest to od ulicy Broniewskiego, patrząc w stronę podwórka, jak się wchodzi na Przędzajmie. Jest już w części zaprojektowany budynek. Tu jest sklep dywanowy. Nad tym sklepem dywanowym będzie się mieściło 41 mieszkań. I tak to będzie wyglądało. Może to jak sam raz państwu nie za bardzo, bo to przez folię, ale panowie to pokażą. Tak ten obiekt będzie wyglądał. Mamy nadzieję, że na przyszły rok, na Boże Narodzenie będzie to wykonane i będziemy mogli się tym też pochwalić. Proszę państwa, w takim razie poprosilibyśmy panie, abyśmy mogli wejść do środka, do budynku, tam w środku budynku. Tak, będziemy mogli podpisać protokół przekazania z panem generalnym wykonawcą, a panowie telewizjowo-kablowym pokażą, jak to wewnątrz. Nie przez to, żebym pokazywał, że ten budynek wygląda brzydko. On będzie za miesiąc, czas jeszcze brzydziej wyglądał. Po to, żeby później na koniec roku wyglądał. Zapraszam państwa, panie burmistrzu, panie przewodniczący, pani burmistrz, chodźmy do środka. Zobaczycie państwo, żebyśmy mogli przed Bożym Narodzeniem zobaczyć. Tak, proszę, proszę. A w takich warunkach się nie przeżyć. Ale panie nie mają klucze, klucze od sali nie mają, ale to... No nie, to... Tam to jak sam... Jest, ale tam to był uczynie, jest to zobaczcie. Jakby pan chciał artykuł, to ja powiem, że tutaj, nie? Co to? Są takie 6 zł.
zabrali wszystkie szkoły zostały tylko ten szkoły. No, tak naprawdę, nie? Ja tak nie jestem z tym związany. To wygląda, to się proszę nie przerażać, po prostu weszło biuro projektów. Musiało zobaczyć, jak te stropy wyglądają. Musieliśmy zrobić odkrywki. Po drugie, oprócz murów zewnętrznych, to tu nic nie zostanie. Tu wszystko będzie po prostu rozwalone od góry do dołu, po to, żeby później był elegancki, nowoczesny obiekt postawiony. I tak to będzie wyglądało. No na pewno. Na pewno na pierwszym piętrze. No coś było, w każdym razie na pewno się ten strop wymiany nie nadaje. Może być. Tak będzie wyglądał ten budynek. W tym momencie oddaję panu generalnemu wykonawcy to, co pokazujecie panowie. Natomiast ja będę od pana generalnego wykonawcy otrzymywał tak wykończony po stronie elewacji budynek. To jest od strony tu w podwórko. Pozwolicie panowie, że przekręcę na drugą stronę. Tak będzie wyglądał od ulicy Kościuszki. Tu proszę zauważyć, że tu są pokazane już baterie słoneczne, te, o których mówiłem. Ten budynek już będzie posiadał baterie słoneczne. I w takiej kolorystyce. Nie będzie to prawdziwa TBS-owska kolorystyka. Na to nie miałem większego wpływu, żeby był mocno kolorowy, bo tu już pan architekt z konserwatorem, oni zdecydowali, jak ma wyglądać. A teraz pozwolicie państwo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, że przekażę ten obiekt, który był przez niecały dzień pod moim zarządem, pod moim nadzorem. Od tego momentu pan generalny wykonawca będzie się z nim. O, choroba, zaczął się długo. No właśnie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Panie Adamie, zapraszam. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Poprzednie zapraszam. Dobrze, to ja. Ten generalny wykonawca, jak rodzi budynek, wchodzi na pełne roboty, tak jak powiedział, jak było słychać, ale nie wiem, czy pan redaktor to nagrywał, czy nie. Chciałbym powiedzieć, że nasz moment przekazywania tego obiektu do generalnemu wykonawcy, do wykonawstwa trwał niedługo, zamknęliśmy się to w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że to również pokaże, że jak my szybko przekazujemy, tak również generalnie będzie szybko i dobrze realizował. Mam nadzieję, że wolno mi jest na pewno z tego miejsca i mam przyjemność i zaszczyt poprosić państwa na już dzisiaj, na odbiór tego budynku pod koniec roku dnia. Jest ciężko dzisiaj jakoś tak go określić, który to będzie dzień. Niemniej jednak można powiedzieć, że będzie to na pewno grudzień. Tego dnia, któregoś grudniowego, tu się spotkamy. Może też w tym samym miejscu postaram się zapamiętać, żebyśmy się w tym miejscu spotkali, jeżeli będzie tu duży pokój, ale chyba tak, bo tu balkon będzie. W tym miejscu byśmy podpisali również jakiś tam dokument odbiorowy. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjście, że zabrałem państwu sobotni dzień wolny. No, czujemy się, panie prezesie, zaproszeni i czekamy na tą przysłowiową parapetówkę. O tak, mediom. Dziękuję serdecznie, mediom również.
za przybycie, że tak jak zawsze coś się u nas dzieje, Państwo jesteście. Dziękuję i zapraszam również Panów na dzień odbioru. Dziękuję bardzo. Daj spokój. Łzy poleciały. No i łzy poleciały. Ale to niespodzianie, bo przyjechał do pracy. Tak, tak po tym słupie. Nasza działka się kończy na tej wysokości, to tak, do tego miejsca będzie ucięty budynek. To tak jakby ten podciąg, bo to inaczej konstrukcyjnie nie da się rozebrać. Więc ta połówka będzie rozebrana. No i tu byśmy chcieli na pewno po tych drzewach, bo tam dzieci dochodzą. No i tu w parku też kawałek. No to znaczy my dojazd chcemy zrobić od strony... Tu nie może wjechać, do parku strony musi wjechać. Od strony tam, tu. Od tam. Tam, żeby było 20 policji. A tam się wjedzie? Wjedzie. Ale poczekamy na pana burmistrza. Jak przyjdą, żeby to po prostu... Ja bym chciał, żebyśmy tak, to po tych drzewach, tak, zagrodzić całe to... Tu gdzie jest, gdzie jest wydeptany ten teren. Żebyśmy po prostu tu ruszyli. Tu po tych. A teren jest na żółto. To jeszcze lepiej. To tam jest super, my się nie musimy nikogo pytać. Nie, ale tam to chcemy. Dalej chcemy. Tak, no bo po prostu... Wojska Polskie, tu jest wszędzie za wąsko, tu jest przystanek autobusowy, dzieci. I tu zrobimy. Nie chcemy tu dojazdu od tej strony, bo byśmy mogli zepsuć tą ładnie zrobioną drogę. Później postaramy się doprojektować, bo nie mamy, żeby był zjazd z tej drogi. Później też nie chciał, żeby tu został ten zjazd. To niech on nie będzie, bo to jest za bardzo rozbudowany. I o to byśmy napisali. Później po zrobieniu... Zrobimy wszystko, doprowadzimy do porządku i to byśmy chcieli takie coś podłożyć. Tak, to już wszystko wyszykujemy, to później trafi do pana, żeby było wiadomo, o co nam chodzi.